Witam serdecznie, Oden z tej strony. Moi drodzy, w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym odcinku będą znowu poszukiwania w ruinach klasztoru tam w Sławkowie. Zanim tam dojadę, to muszę jechać na Odyńce, żeby wziąć sondę mniejszą do Rutusa i muszę zawieźć tam jakieś faktury, głupoty. Także potowarzyszajcie mi, a teraz zobaczymy, czy dziadek zagada po dwóch nockach. Zagadał pięknie. Dobry sąsiad, jedziemy. Więc tak, nie wiem, czy wszyscy oglądali ten pierwszy odcinek ze Sławkowa z poszukiwań w tych ruinach. Natomiast dzisiaj mamy wtorek, a ja wam mówiłem, że być może w poniedziałek tam podjadę. A jak ja nie podjadę, to jacyś poszukiwacze podjadą w poniedziałek. Ale nikt nie podjechał, a tam cały czas trwały prace. Jest sobota, poniedziałek, więc są tam świeże hałdy dla mnie. I pracy w wykopach tak jest trochę. Jeszcze rozmawiałem z saperem i saper mówi, że tam mogą być naprawdę bardzo ciekawe monety, w tym złote jakieś tam z tamtych czasów. Także no jest napał, być może się uda znaleźć coś naprawdę fajnego, coś co sprawi, że serducho szybciej zabije. No i jestem w Odyńcach. Brata po drodze spotkałem i jakiś kur. Dzień dobry. Dzień dobry, mój towarzysz to jest. Twój towarzysz? No. Uczy się. Ja przyjechałem w zasadzie tylko po tą sondę i się muszę już śpieszyć, ale tutaj nowości będą, tylko że szkoda, że jeszcze nie jest to w ekspozycji. Słuchajcie, Helikon, taka bluza jak ja chodzę, jakieś spodnie, bardzo fajne nakolenniki. No będzie trochę tych nowości na sklepie, będzie można tutaj sobie wpaść i popatrzeć na te ciuchy przy okazji, jak się gdzieś tam na detektory patrzy. Głównie spodnie, bluzy, buty będą. Ale to lepiej będzie to wyglądało w momencie, w którym będzie tutaj jakiś manekin czy po prostu wystawka, bo po to tutaj to robimy. Dobra, biorę sondę i spadam, bo za pół godziny tam muszę być. Jak się ten jegomość naładuje, a pokazuje, że się ładuje, to będę z nim chodził, ale nie ma drugiego takiego detektora, któremu tak nie ufam jak Deus z tą HF-ką. Nie ma, po prostu nie ma. Jeszcze do sapera zadzwoniłem i saper będzie, także nie będę sam. Przyjechałem na miejsce, przygotowałem sprzęta, przygotowałem siebie. Jedziemy patrzeć, co oni tam narobili. Jest i miejsce, w którym się wszystko będzie działo. Są już archeolodzy, jest Katarzyna, są wszyscy. Zaraz wam pokażę, co i jak się tu wydarzyło. Póki mnie tu nie było. Słuchajcie, odkopali bardziej te fundamenty, ruiny, te mury. Tu zostało to poszerzone. Wszystko zostało rzucone w hałdy. Podejdźmy. Się dokopali do samego dołu. Tutaj cały ten rant został wykopany, oczyszczony. I nie ma tutaj nawet jak za bardzo w tych hałdach operować tym detektorem, bo tak jak wam wcześniej mówiłem, tamten murek jest nowiutki i najlepiej jakby go w ogóle nie ruszać. Tu zostało to też wyczyszczone. Tu dokopali się do samego końca i tutaj czyścili. Tam teraz czyszczą i tą hałdę mam jeszcze tylko do zrobienia z wierzchu. Także roboty trochę jest. Zaraz przyjdzie jeszcze ten archeolog Jacek. Katarzyna jest na miejscu, trochę mi tam łopatą pomaga, zresztą zobaczycie może. No i co, zabieram się do roboty. Tak jak poprzednio, bardzo dużo ołowiu i teraz mam kulkę, więc coś to już jest przez człowieka można podpisać zrobione, ale tak to poszarpany ołów. Ładny sygnał. To jest moneta. I co to za moneta? Na samym wierzchu. Zaraz wyczyścimy, zobaczymy. Tu mamy piękne stanowisko do czyszczenia fantów. Do czyszczenia. Coś wydaje mi się, że to na pewno jest w ładnym stanie ta moneta. I jest śliczna. Zaraz ją zobaczycie z bliska. Będziemy ją próbowali zidentyfikować.
tutaj jest świeżo czyszczone i przychodzę raz na jakiś czas na tą hałdę popatrzeć. I jeszcze w wykopie spróbuję coś namierzyć, bo jakieś żelazo. Mamy monetkę. No, ratunkę. Nie ma szybko. Ale tu żelastwa jest. Żelastwa? Zrobiłem powiększenie, ale to nie jest. Same żelastwo słyszę. Żelastwo? Ja. W sensie małe jakieś gwóźdki i tak dalej, nie? O, tu jest coś pięknego. Tu jest coś pięknego. Ouf, albo pół monety. Co to, blaszka? Jakich pełno. Coś takiego mi tu wyleciało. Ale to jest znowu ta blacha. Nic ciekawego. A pięknie biło. Albo jakieś 18-19 wieczne srebro. Albo szpetne 10 groszy z 1969 roku z PRL-u. PRL. 10 groszy. Ładny sygnał w tej brylce. Na pewno. Na pewno. Nie w tej. Ołów. Ołów czy coś innego. Taki kawałek ołowiu. Gdzieś ją widziałem. Jest, jest, jest. Kolejna moneta. Jest starsza. Jest ze srebra. Także mamy jakieś ładne sreberko. Idziemy przeczyścić. Maszyna do czyszczenia. I pięknie widać. Ojejku, jaka śliczna moneta. To jest przepiękne. Idę od razu wam na żywo, pokażę reakcję doktora Jacka. Co mamy? Do rąk własnych. No nie opowiem. Prześliczne sreberko. Znowu monetka. A, no. To już wiemy, co to jest. Idziemy nagrać. Zaglądamy. O, kochani, to nie jest nasze. Znaleźliśmy tą monetę, słuchajcie, i to jest Greszel z Opola i Leopold I. Słuchajcie, kolejny sygnał i mamy jakiegoś guzika chyba. Idę go do naszej pięknej... Na pewno guzik? Na pewno guzik. Idę go wyczyścić. Zwykły... Jest coś na nim? Nie, nic nie ma. Zwykły taki guzik. Nie jest chyba stary nawet. Bardzo mocny sygnał i zobaczymy, czy warto było tą ziemię przymiatać. Oby była moneta. No na razie to... Oby. Coś tu się rysuje. Ups. No nie, nie gadajcie, że to ołów znowu. Pewnie, że ta. Trafiłem kawałek szkła i chcę je wyczyścić, bo ewidentnie widać, że nie jest takie współczesne, jakieś takie pokrzywione jest. Może nie wiem, z pożaru czy co. Słuchajcie, wyczyściłem to szkiełko i tu na samym dole, gdzieś podstawa, ma dół i pełno takich miejsc, w których były bąbelki powietrza. I jak się przyjrzycie tutaj na przykład, to też jest pełno tych bąbelków. Ja zrobię zdjęcie, żebyście sobie mogli zobaczyć. No i ciekawe, czy to jest stare. Katarzyna z Jackiem akurat nagrywają tutaj fragment filmu do siebie, a ja podczas poszukiwań znalazłem chyba pierścionek. Idę go wyczyścić. Tak, pierścionek. Miedziany pierścionek, już wam go pokazuję. Jakieś oczko miał. Przyjechał saper. Możesz wyjeżdżać. Tu nie stanie. Za mną możesz, no.
Przyjechał saper, tak jak widzicie, narobił rumoru, zasztopował koparkę i wjeżdża. Dzień dobry. Dzień dobry. Saper tam w wykopie działa, znalazł już jedną monetę. Ja tu mam piękny sygnał. Oj. Oj. Gdzie to? Gdzieś tutaj jest. Jest moneta. Ale niestety nie jest to nic starego. Jakiś rajsfenol szpetny. Idę wymyć i wam pokażę. No i wyczyszczona, czekajcie, słonko gdzieś tutaj, bo o, tutaj wyczyszczone 5 feningów. Wy to widzicie oczywiście z bliska. Zachowało jak się zachowało. 1941 rok. Szpetne. No i co wam mogę powiedzieć o tej mojej robocie? Tutaj było płasko. Przewaliłem tą hałdę na drugą stronę, sprawdziłem ją. I teraz robię tutaj dokładnie to samo. Najciekawsze rzeczy moim zdaniem będą tutaj w tym. Tylko najtrudniej będzie to przesypać tak, żeby detektor był w stanie wskazać te monety, bo nie dość, że tutaj to jest wzmacniane takimi dechami, żeby to się nie posypało na ten mur, to jeszcze tam jest jakieś rusztowanie wrzucone i strasznie je słychać. Zajmuję się teraz tą stroną. Tam to już skończyłem, już nawet tam nie podchodzę. Nic starego tam nie wyszło poza tym pierścionkiem jednym. Wszystko tutaj powychodziło dzisiaj. Ten 17 wiek monety. No dawaj, złota moneta. To nie złota moneta. Muszę jeszcze poczekać na swoją pierwszą złotą monetę. W sumie znalazłem w życiu dwie, ale obydwie w pierścionkach były. Tu jest całe to rusztowanie. Ale tu jak zwolniłem detektor, coś tutaj może będzie. Coś może będzie. I co my tu mamy? O! Kij wie co to jest? Coś dziwnego. A czy to jest kolor? Nie, to jest żelazo. To jeszcze ten kolor poproszę. Mamy jedną rzecz żelazną. I jedną rzecz z koloru. Miłe zaskoczenie. To żelazo to jest jakiś taki gwózdek. Coś takiego. A tu mam chyba dynarka jagiellońskiego, tylko że trzeba go podczyścić. No i wy go zobaczycie z bliska, ale to za chwilę go muszę naprawdę go wyczyścić. Czas na krótką przerwę. Spod tej kapliczki tutaj jest bliziutko na rynek i tak się składa, że tak jak przed chwilą powiedziałem, idę na przerwę, idę kupić sobie coś do picia i obczaić ryneczek w Słowkowie. A co to, ja w Anglii jestem? O co to chodzi? Jest rynek. Tak to wygląda. W środku jest chyba urząd miasta. Urząd miasta. I tak się zastanawiam, jak ten kościółek tu musiał wyglądać. Wiem, że to jeszcze jakiś drewniany kościółek był. Teraz taka kapliczka. No. Saper tu coś robi. Ciekawego. Znalazł coś pan? Chciałem wziąć ten monet, ale nie potrafię. Obczajcie, jak wyczyszczone ładnie. Całe prace dzisiaj tutaj miały miejsce. W wyczyszczeniu tego. A tutaj zaraz koło muru. Nie ołów, ale trzeba sprawdzić. Nie tu. Tu. Nie to. Kawałek blaszki. Saper teraz sprawdza po mnie hałdy. Tą malutką sondą. Tą, co na Tamizie głównie chodziłem. No to jest mniej więcej taki sam śmietnik jak na Tamizie. Plus, minus. O. O, jakiś mikrokolorek może? Niestety nie.
przerzuciłem się na Atrexa i szukam większego żelaza. I gdzieś tu mam właśnie takie większe żelazo. Bo chciałbym jakiegoś grota znaleźć. Ale widzicie, to nie jest zwykły jakiś gwóźdź. To jest niezwykły gwóźdź. No i wychodzą gwoździe, ale coś takiego też znalazłem. I nie wiem, czy to jest jakiś zgięty gwóźdź, czy specjalnie jakiś taki haczyk zrobiony. Wyrzuciłem wszystkie swoje śmieci. Pełno gwóźdków. Tutaj też jakiś blaszek, pierdółek, tutaj jeszcze jakąś ceramikę znaleźli. Tu są te moje pierdółki, co poznajdywałem, tych ołowi wam nie nagrywałem wszystkich. Dwie kulki z ołowiu, to wam pokazywałem, łuska. No i to co widzicie. I to szkło im tu też wziąłem, żeby sobie wzięli. Koniec poszukiwań. Zbieramy się, godzina 15. Saper idzie do siebie na Jurasa. Nie inaczej. O, jedną ręką jest ciężko, ale pomylimy łapki. Popatki. Dawaj do tyłu. O, dyńce. Dokładnie. Dostałem wiadomość, że czeka na mnie paczka z Kanady. Także 26 minut. Kurde, jak długo, 2,5 godziny. Zapalić trzeba dziadka. Pyk. I możemy jechać. Czerwona akacja, a ja se sprawdzę, co to za paczka z Kanady. Jest paczuszka, otwieramy. Szalik, skarpety. No, skarpety na minus 25. Thank you, Merk from Canada. Tak jak widzicie, dostałem skarpetki i gołębia. Żyj więcej, martw się mniej. No to biorę skarpety na zimę do 25 na minusie. I znalazłem swoją kurtkę w końcu. Całe szczęście, bo musiałbym kupić nową. Dobra, moi mili. Takie to były poszukiwania dzisiaj w tym starym kościele. Co wyszło? Widzieliście? Nie było tego dużo. No, liczyłem na o wiele więcej. Ale na teren jest bardzo trudny. Przede wszystkim nie ma gdzie przerzucać tego urobku. I człowiek, kurde, rzuca i zarzuca i sobie przysłania też te elementy. No ale co wyszło, to wyszło. Wyszły mi dwie srebrne monety saperowi, jedna srebrna moneta. Trochę tam ceramiki jeszcze wyszło, z tego co pamiętam. Relacje będziecie mieli na wszystkich kanałach u sapera, u Katarzyny. Także na pewno dla kogoś, kogo zainteresuje ten temat z trzech różnych perspektyw, to będzie bardzo zadowolony. No i co, to będzie koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co, możecie zostawić pierdółki i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.